Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś kilka słów na temat stosunków polsko-ukraińskich przez pryzmat książki, która ukazała się pod koniec 2023 roku, autorstwa redaktora Zbigniewa Parafianowicza pod tytułem Polska na wojnie. Wydawnictwo czerwone i czarne. Jest to nic innego jak zapis rozmów redaktora. Parafianowicza, dziennikarza, dziennika Gazety Prawnej, z różnymi oficjalami, różnymi wyższymi urzędnikami państwowymi, których tożsamości w książce nie podano. Są to rozmowy anonimizowane z między innymi ministrami, dyplomatami, wyższymi dowódcami, a celem książki jest pokazanie, zresztą jak możemy przeczytać na okładce. Co co działo się w Pałacu Prezydenckim, w polskich służbach i w wojsku polskim. Po wybuchu wojny na Ukrainie, po 20, tuż przed 24 lutego 2022 roku i, i w, kolejnych, w kolejnych miesiącach, aż praktycznie do jesieni 2023 roku, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej stara się odpowiedzieć na pytanie, czy na przykład między Andrzejem Dudą a Wołodymierem Włod Załęskim kiedykolwiek była prawdziwa przyjaźń, ja, czy była tak zwana przysłowiowa chemia. Pokazuje różnego rodzaju konflikty, napięcia, takie też małostkowe konflikty, jakie bardzo często występują w polskiej, w polskiej polityce. Pokazuje także meandry większej gry, tej gry, już powiedzielibyśmy, strategicznej, geopolitycznej. I wreszcie stara się odpowiedzieć na pytanie, czy Polska, czy z tej książki możemy właściwie postawić nawet takie pytanie, czy Polska po prostu została ograna, gdzie na samym początku wielu, z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy miało taką ambicję, aby Polska była takim rozgrywającym, takim głównym graczem geopolitycznym w regionie. Ta książka odziera nas ze złudzeń. To pokazuje, że tak naprawdę to była iluzja, że żadnej strategicznej wizji nigdy w pałacu prezydenckim, nigdy w establishmentie politycznym Polski nie było. Były za to wielkie nadzieje, ogrom emocji, myślenie życzeniowe. Natomiast okazało się, że dyplomacje niemiecka, francuska, a nawet ukraińska okazały się o wiele sprawniejsze, o wiele sprytniejsze. Natomiast ta książka przynosi kilka bardzo interesujących, bardzo interesujących tropów. Możecie oczywiście Państwo zadać pytanie, czy ta książka, aby na pewno jest prawdziwa. Na ile z tego, co tutaj jest opisane, te zapis tych rozmów, na ile jest prawdziwy? No trudno nam dzisiaj zweryfikować to, nie mając żadnych Żadnych takich źródeł, powiedziałbym, pogłębionych, źródeł służb specjalnych, nie znając tożsamości rozmówców pana Zbigniewa Parafianowicza, trudno to, trudno to zweryfikować. Niemniej jednak, gdyby nawet tylko część tego, tego, co jest przedstawione w tej książce, okazało się prawdą, to stan państwa polskiego niestety nie wygląda dobrze. To byłaby taka najprostsza, najprostsza konkluzja. Myślę, że no ani dla mnie, ani dla widzów, stałych widzów mojego kanału, podcastu, słuchaczy podcastu geopolitycznego, nie jest to jakaś wielka nowość, że Kultura strategiczna w Polsce jest na bardzo niskim poziomie, że to myślenie geopolityczne praktycznie nie funkcjonuje w, na szczeblach decyzyjnych państwa, mimo bo jakby to, że ktoś tam mówi o geopolityce, powołuje się na pisma geopolityczne, jeszcze nie znaczy, że posługuje się kategoriami geopolitycznymi czy kategoriami realizmu, realizmu politycznego. Natomiast, natomiast ta książka pokazuje, że rzeczywiście jest, jest, gorzej, niż, jest gorzej niż źle. Natomiast jest tam sporo wątków, które zostały w przestrzeni publicznej przemilczane. O tyle o ile sama książka ma dosyć dużą reklamę w sieci, jest dosyć popularna i jest, no oczywiście nie jestem pierwszą osobą, która, która w internecie ją recenzuje, czy też omawia, czy komentuje różnego rodzaju kwestie w relacjach polsko-ukraińskich na jej podstawie, czy przy jej, przy jej użyciu, to jest kilka tematów, które ewidentnie w tak zwanym mainstreamie, czyli w głównym nurcie, zostały bardzo skutecznie wyciszone, a te wątki się pojawiają m.in. w rozdziale ósmym. Sama książka, tak jak Państwo widzicie, format jest, liczy 260 stron, podzielona jest na 13 rozdziałów, przy czym 13 to już jest postscriptum. Post Bardzo ciekawy komentarz zresztą autora tej, tej książki w rozdziale postscriptum. Post Natomiast ja bym chciał tutaj przedstawić Państwu oczywiście pewne, pewne elementy, które, o, o których możemy się dowiedzieć. Z tej książki, rozdział ósmy pod tytułem Tajne operacje, bardzo interesujący, który rzuca bardzo dużo światła na rzeczy, o których już mogliśmy się dowiedzieć z mediów społecznościowych, ale przez główny nurt było to traktowane jako jakiś political fiction, czy geopolitical fiction, jakoś teorie spiskowe i tak dalej. No a tutaj się okazuje, szanowni państwo, że rozmówcy redaktora Parafianowicza w Randze Ministrów potwierdzają to, co Środowiska, na przykład antywojenne w Polsce, już mu, o, o czym mówiły od dawna. Od, od, od dawna. No i mo, tutaj będzie króciutka, k, króciutki, króciutki cytat, który pokaże, że, że no, jest, jest źle, generalnie, jeśli, jeśli chodzi o to, jest źle. Krótko mówiąc, w rozdziale ósmym mamy do czynienia z przytaczaniem informacji o tym, że Żołnierze wojska polskiego znajdowali się na terytorium Ukrainy jeszcze przed 24 lutego 2024 roku. Znajdowali się tam żołnierze służby czynnej, żołnierze zawodowi. To będzie cytat ze strony 139. Minister X, jak jest tytułowany w tej książce, mówi: To jest cytat. Pierwszego dnia wojny uświadomiliśmy sobie, że w browarach pod Kijowem byli komandosi z jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. Oni od 2014 roku, czyli od aneksji Krymu i wojny z separatyzmem na Donbasie, razem z Amerykanami i Brytyjczykami budowali Ukraińcom siły specjalne. Pierwszego dnia wojny nasi żołnierze byli na Ukrainie. Umundurowani żołnierze państwa NATO byli na terenie państwa zaatakowanego przez Rosję. Gdy na browary pod Kijowem zaczęły spadać pociski rosyjskie, oni tam byli. W kierunku tego miasta szły rosyjskie gwardyjskie kolumny pancerne z jednostki przeznaczonej do obrony Moskwy. Koniec cytatu. No, szanowni Państwo, to pokazuje, że. Doszło do użycia sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami kraju i to jest pytanie, czy doszło do użycia tych sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, zgodnie z prawem międzynarodowym, zgodnie z prawem polskim, zgodnie z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Ja przypomnę tylko, że tego typu informacje nie tylko o najemnikach z Polski, ale o regularnych oddziałach wojska polskiego. Pojawiały się w przestrzeni medialnej, pojawiały się po 2014 roku, pojawiały się w roku 2022. I tak jak powiedziałem, mainstream uważał, że są to teorie spiskowe. Natomiast tutaj mamy, mamy to potwierdzenie. Mamy to potwierdzenie. Ten rozdział przynosi też bardzo ciekawe informacje na temat. Konfliktu na szczeblu, na szczeblu rządowym, na szczeblu w ogóle państwowym, gdzie zapadła decyzja o przekazywaniu uzbrojenia stronie ukraińskiej, były tutaj tarcia. Jest pokazane, że w Ministerstwie Obrony Narodowej panowała taka swe, swego rodzaju psychologia, a to część tych, tych transportów została, że tak powiem, przerzucona na, na RARS. RARS, czyli Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, w wyniku właśnie tego konfliktu na szczeblach rządowych. I takich tarć, takich różnych niesnasek na linii MON, na linii Kancelaria Prezy Prezesa Rady Ministrów, na linii Pałac Prezydencki jest całkiem sporo tutaj, jeśli chodzi o, o, te, o, o tę książkę. Jest to, można powiedzieć, pokazanie oczami insiderów, jak to, jak to wygląda. No, i to, że wojsko polskie w, 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 no, funkcjonowało, było użyte poza granicami kraju, wręcz y, dobitnie, że tak powiem, wyziera z, tej, z, z, kart, tej, z kart tej książki. Y, natomiast o wiele, y, wiele rzeczy jest szokujących w tej książce. Natomiast idąc dalej, w tym samym rozdziale, na stronie 146, możemy się dowiedzieć, że. W trakcie wojny na Ukrainie w Polsce powstała jakby równoległa służba specjalna, w cudzysłowie, ale cytowany jest tutaj niejaki minister Z tak jest przedstawiony, anonimizowana postać. I to jest cytat. W końcu zdecydowaliśmy z RARSem. Przypomnę z rządową Agencją Rezerw Strategicznych, że trzeba stworzyć coś na wzór prywatnej firmy, zatrudniającej żołnierzy i byłych funkcjonariuszy służb specjalnych. To nie miała być prywatna armia jak grupa Wagnera czy Blackwater. Chodziło o ludzi, którzy mogliby działać na bazie kontraktu z państwem, zarabiać, ale mieć, nie mieć przy tym całej tej biurokra biurokracji pań państwowej. To się udało. No, i w dalszej, w dalszej części drugi minister, określany jako minister X, mówi wprost, że powstała taka, taka, taka firma, i do, cytuję do ludzi z tej prywatnej firmy: podszedł człowiek z ABW, to na, to na, na, na terenie Orlenu Podrzeszowem, na terenie stacji Orlenu Podrzeszowem, i zapytał skąd są. Chłopacy odpowiedzieli, że są z CBN-u. Wyjaśnili to na poczekaniu, wymyślili to na poczekaniu. Wiesz co znaczy CBN? Czemu by nie? To była odpowiedź, którą dali, gdy zaproponowano im utworzenie prywatnej firmy wojskowej. Na Orlenie uznali, że to dobry skrót, by zakpić z powagi ABW czy CBA. Koniec cytatu. Dru kolejny minister, określany jako minister Q, mówi: Powołaliśmy nową służbę specjalną. Kamiński. Nie był zadowolony, bo oni byli dość skuteczni. CBN dowoził. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną, czyli sytuacją, w której w strukturach państwa polskiego następuje pewien konflikt konflikt funkcjonalny, konflikt strukturalny. Aby go rozwiązać, powoływana jest jakaś alternatywna służba specjalna pod powiedziałbym, taką zasłoną prywatnej firmy, na kształt prywatnej firmy wojskowej, do której zaciągani są byli żołnierze wojsk specjalnych i byli funkcjonariusze służb specjalnych. Potwierdzają to y, trzej ludzie, którzy pełnili funkcję ministrów. No, sytuacja niezwykle niebezpieczna. Pytanie, czy sytuacja konstytucyjna, czy jakie to ma, że tak powiem... Y, y, Umocowanie prawne, umocowanie prawne. Co więcej, idąc jeszcze dalej, dochodzą do nas tutaj z tej książki bardzo interesujące i bardzo niepokojące niestety informacje, że ta, że te, to modus operandi, ten system działania w kontekście te, w cudzysłowie CBN-u, czyli tej właśnie prywatnej służby specjalnej, miał być przeniesiony na stworzenie. Jeszcze innej firmy, jeszcze innej w cudzysłowie służby specjalnej, prywatnej służby specjalnej, czy prywatno-publicznej służby specjalnej, jakkolwiek kuriozalnie by to nie zabrzmiało, w nakierunku białoruskim. Tutaj na stronie 148 możemy przeczytać, cytowany jest minister X, że w odniesieniu, cytuję, w odniesieniu do Białorusi myśleliśmy o powołaniu firmy do prowadzenia wojny psychologicznej. Firmy złożonej ze specjalistów, przepraszam, ze specjalistów, którzy się w tym specjalizują, i z ludzi służb. Takie organizacje znacznie skracają czas reakcji. Koniec cytatu. No i dobre pytanie: Czy, czy rzeczywiście taka formacja publiczno-prywatna, formacja specjalna? Złożona ze specjalistów, żołnierzy wojsk specjalnych, z funkcjonariuszy służb specjalnych, do prowadzenia wojny psychologicznej na kierunku białoruskim, z rzeczywiście została powołana. No, myślę, że odpowiedzi na to pytanie przez jakiś czas jeszcze nie będziemy mieli. Niemniej jednak, patrząc na politykę Warszawy względem Mińska, patrząc na to, co się dzieje w stosunku do opozycji białoruskiej, tak zwanej opozycji białoruskiej, która znajduje tutaj nie tylko gościna, ale we, wręcz no, państwowe wsparcie, widać, że działania na kierunku białoruskim są bardzo mocno zaawansowane, jeśli chodzi o prowadzenie różnego rodzaju działań informacyjno- psychologicznych. Pytanie, czy takie równoległe struktury służb specjalnych są powoływane. To jest sytuacja niezwykle niebezpieczna, moim zdaniem absolutnie niekonstytucyjna. To jest po raz kolejny łamanie prawa, które rozpoczęło się na dobre, na całego w 2003 roku poprzez utworzenie tajnego więzienia CIA w Starych Kiejkutach. Mówiłem o tym wielokrotnie, wielokrotnie to krytykowałem, uważam, że należy, że należy te, do, dopóki, dopóki nie zostanie ta sprawa wyjaśniona, dopóki nie zostaną skazane osoby zaangażowane w ten nielegalny, pozakonstytucyjny, niekonstytucyjny proceder w to łamanie konstytucji w, 2000, w latach 2003-2005 trudno będzie mówić o jakiejkolwiek suwerennej polityce państwa polskiego. Mamy do czynienia z gniciem państwa w sytuacją, w której dochodzi do takiej samowoli tworzeniem jakichś prywatnych firm, które zastępują funkcje państwa, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o kwestie naprawdę strategiczne. To jest sytuacja w mojej ocenie absolutnie nieakceptowalna, i proszę zauważyć, że po, po ukazaniu się tej książki, właściwie nie ma nikogo w Polsce, kto domagałby się z liczących się polityków powołania komisji śledczej dotyczącej powołania właśnie jakichś jakich publiczno-prywatnych służb specjalnych. Praktycznie wszyscy politycy głównego nurtu nabrali wody, wody w usta, jest to sytuacja szalenie niebezpieczna. To złamanie konstytucji z lat 2003-2005 przez prezydenta Kwaśniewskiego, przez premiera Millera, przez wielu, wielu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i przede wszystkim Agencji Wywiadu pokazało jasno, że to państwo będzie gniło, jeżeli wtedy można było łamać konstytucję, tworzyć eksterytorialne więzienie na terytorium naszego kraju, w którym funkcjonariusze obcych służb specjalnych przetrzymywali bez wyroku sądu, torturowali ludzi, no to właściwie można pozwolić sobie na jeszcze więcej, na tworzenie struktur równoległych państwa. Coś strasznego, jaki obraz tak naprawdę, pre, prezent, jaki obraz państwa polskiego prezentuje ta książka prezentuje ta książka. No i warto też powiedzieć nieco o tych relacjach prezydenta Dudy i prezydenta Załęskiego. Ja nie przywiązywałbym do tego aż tak ogromnej roli, jaką przywiązuje autor tej książki. Uważam, że w dużej polityce oprócz kwestii interpersonalnych bardzo istotne są kwestie strukturalne, kwestie funkcjonalne. Niemniej jednak oczywiście nie można tego nie, nie doceniać. Ale wart, warto przytoczyć konkluzję redaktora Parafianowicza już z postscriptum, która dobrze obrazuje sposób myślenia polskich elit politycznych po okrągłostołowych, po 1989 roku. To jest cytat ze strony 237. Tak jak w przypadku pomarańczowej rewolucji w 2004 i Majdanu w 2014, inwazja rozpoczęta w 2022 dla Polski okazała się tylko sprawnym zarządzaniem kryzysowym, chwilowym triumfem, bez wizji długofalowej, bez analizy potencjalnych pułapek i myślenia o tym, jak maksymalizować korzyści dla państwa nawet kosztem nowego przyjaciela. Koniec cytatu. Rzeczywiście z, tej, z kart tej książki możemy się dowiedzieć, jak płonne były nadzieje na stworzenie jakiejś w cudzysłowie przyjaźni Dudy z Zełęskim. Ten proces miał być zapoczątkowany spotkaniem w Wiśle jeszcze pod koniec stycznia 2022 roku, potem oczywiście ca cała, cała ta maskarada związana z tym witaniem się na Misia, z tymi wszystkimi takimi słowami o przyjaźni i tym bezwarunkowym wspieraniu przez Warszawę Kijowa. Okazało się, że Zelenski jest twardym graczem, że oligarchowie ukraińscy to są prawdziwi, twardzi gracze, którzy ponad głowami polskich polityków bardzo sprawnie porozumiewali się z Niemcami, z Francuzami, z Komisją Europejską. Sprawa zboża, cała afera z dezbożem technicznym z Ukrainy, w ogóle z importem produkcji rolnej, Spożywczej z tego państwa do Polski, do Unii Europejskiej, jasno pokazała, że tutaj nie ma żadnych sentymentów, nie ma żadnej przyjaźni, że wdzięczność nie jest żadną walutą w stosunkach międzynarodowych. Tego naiwni polscy politycy kompletnie nie rozumieli, byli strasznie rozczarowani. Pada tu zresztą określenie, że w końcu prezydent Duda znudził się Ukrainą, co jest w ogóle jakimś absurdem. Takie podejście emocjonalne do, do polityki, takie podejście nacechowane w sposób taki emocjonalny. Natomiast też możemy przeczytać w tym postscriptum, że przed kryzysem zbożowym Polska kreowała się na lidera w tej części Europy, natomiast tak naprawdę tym liderem stał się zełęski, to on, to on przejął pałeczkę, to on przejął inicjatywę. No i jasne podsumowanie ze strony 242 jesienią 2023 mówienie o przyjaźni Dudy i Zełęskiego było już. Kompletną niedorzecznością, kompletną niedorzecznością. Świetny kontrast, który został przedstawiony w tej książce, również to jest polityka Węgier wobec Ukrainy. Polityka Węgier, która okazała się polityką Twardą, chłodną, realistyczną, polityką, która była no, nielubiana przez, przez polityków ukraińskich, ale polityką, która zasługiwała na szacunek. Podsumowanie redaktora Parafianowicza ze strony 253. Niezależnie od oceny polityki Orbana wobec Kijowa, z punktu widzenia Polski negatywnej, węgierski premier budował poczucie, że w relacjach z Budapesztem. Nic nie ma za darmo, a wsparcie kosztuje. Ukraińcy przeklinali pod nosem Orbana, ale go szanowali. Może i był dla nich tutaj słowo niecenzuralne, ale na pewno nie łochem, czyli frajerem. Koniec cytatu. To słowo łoch pada kilkukrotnie na łamach tej książki. W odniesieniu do Polski, a właściwie to, tego, jak widzą Pols, polskie politycy ukraińscy, czyli widzą polskich polityków jako łochów, jako frajerów, którzy, tu przepraszam za kolokwializm, no ale trzeba że też rzeczy nazywać po imieniu, którzy dają za darmo różnego rodzaju sprzęt, pieniądze, wsparcie i nie mają z tego absolutnie nic. Podczas gdy też w tej książce różny, różnego rodzaju wysocy oficjele pokazują, że kraje takie jak Niemcy czy Francja, które nie powodowały się jakimiś wielkimi emocjami, które nie, nie biegły nagle z, z tonami sprzętu wojskowego na Ukrainę, żeby się przypodobać komuś w Stanach Zjednoczonych czy, czy, czy na Ukrainie, były w stanie to rozegrać o wiele lepiej, z, zachowały pewnego rodzaju powściągliwość, pewnego rodzaju dystans na samym początku patrząc jak się sytuacja będzie rozwijać, a z czasem były w stanie zakontraktować dla, swoich, dla swojego przemysłu zbrojeniowego, dla swoich firm, lukratywne kontrakty już za konkretne pieniądze, a nie za darmo. No trudno po lekturze tej książki szanować establishment, część przynajmniej establishmentu, który, który podejmował tak naiwne, tak frajerskie po prostu decyzje na arenie międzynarodowej bez żadnej wizji długo, długofalowej. Z tej książki jeszcze można odczytać pewną, pewną taką, powiedziałbym, pewien taki morał, że wszyscy ci, którzy mówili w roku 2022, czy jeszcze w roku 2023, że to nie nasza wojna, że powinniśmy się trzymać z daleka od tego konfliktu, że nie powinniśmy w żaden sposób bezwarunkowo udzielać pomocy Ukrainie, mają po prostu rację. Mieli i mają po prostu rację. Dziękuję Państwu za uwagę. To nie nasza wojna. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.